i będzie się starał ich przekonać jednak do tej lokalizacji na ulicy Sienkiewicza, chociaż wcale to nie będzie takie proste. Natomiast według mnie konieczne by było najpierw spotkanie chyba w Rudosiu, albo przynajmniej telefon, naświetlić ich sprawę i zapytać się, jak się oni do tego odniosą. A jak nie, to trzeba by tu z radnym z Konieczką, panie przewodniczący, wypić kawę i porozmawiać, bo być może on coś będzie miał ciekawego do powiedzenia w tej kwestii. Także jeżeli my jutro podejmiemy tą uchwałę, to wcale nie znaczy, że burmistrz będzie ją realizował. Tak? Dziękuję bardzo. To ja miałem też na celu w tej mojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję w tym temacie. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Czy Państwo radni jesteście za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały dotyczącą przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Insko, obręb 1 i 2, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Gospodarcze. Gospodarcze. Kto jest za i kto jest przeciw, nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożony uchwały. Przystępujemy do podpunktu C. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie zbycia nieruchomości drogi przetargu ustnego nieograniczonego druk nr 3. Poproszę pana Marka Kosika, żeby zaświecić sprawę. Przedmiotem tej uchwały jest sprzedaż działki 131/2 położonej przy ulicy Przybrzeżnej, przedłużeniem ulicy pięknej strony jeziora. Jest to działka o powierzchni 550 metrów kwadratowych. Załącznik do uchwały był zrobiony, więc Państwo widzicie, jak to działka wygląda, gdzie jest położona. W planie obowiązującym zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona jako teren zabytkowy usługowy. Dookoła tej działki są tereny, które mają przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zieleń parkowa, też sportowe. No, jeżeli Państwo macie jakieś pytania co do samej działalności, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Kto ma w tej sprawie jakieś pytania? Proszę mi powiedzieć, działka 129 jest przeznaczona pod... To jest ta cała nad brzegiem jeziora. Teren zieleni urządzonej, teren sportu i rekreacji, plaża przystań. Taki jest zapis w planie. I teraz działka, rozumie, że zgłosił się ktoś, kto chce kupić. Państwo wystawiacie ją na przetarg jako działkę usługową. Ten ktoś, to rozumie, że to ci sąsiedzi, którzy się budują na mojej ulicy, chce tą działkę kupić, żeby poszerzyć swoją działkę. No nie będzie miał tych tam nawet pojemników naszych. I działka ma 550 metrów. Ona po to została w planie zrobiona jako działka usługowa dla zabezpieczenia tego, co mówimy do działki 129/9, jako działka, która ma służyć na dojście do jeziora. Tu macie Państwo zdjęcia. I teraz tak. Działka ta jest tak położona, że tu jest to zejście takie betonowe do jeziora i są schody. Jeżeli sprzedamy tą działkę, to dla nas mieszkańców, nam się zamyka już wszystko. Więc nam się tak, zostawimy nam tą dróżkę i zejście do jeziora. Później jest 50 metrów brzegu, a później jest olbrzymi, pan doskonale wie, jak tam był, mur, tak? Dołem się nie przechodzi, po to ta działka była wyznaczona do obsługi jakby tej części promenady, która przyszłościowo, mam nadzieję, że powstanie. I sprzedaż dzisiaj, przed opracowaniem koncepcji zagospodarowania tego terenu całego nad jeziorem, jest
niepotrzebne. Bo ile my za nie dostaniemy? 40 tysięcy, 30 tysięcy? To do budżetu to jest gram, tak? A jednocześnie zamkniemy sobie drogę, bo ktoś, kto to kupi, wcale nie musi przeznaczyć tego na żadne usługi. Oni się ogrodzą. Dzisiaj cała ulica piękna. Wszyscy ci, którzy mieszkają od numeru 1 do numeru, ci, którzy mieszkają po drugiej stronie ulicy i ci, którzy mieszkają tu, gdzie jest Rybołówstwo, Nalepy, Krzyżanowska, Piękna, tak. Zabrano nam swego czasu dojście do jeziora, gdzie jest Akademia Morska, jest postawiony płot, teraz nam się zabierze tą działkę. Dzisiaj na tej działce, tu jak pan widzi, całe, wszystkie te dzieci z ulicy Pięknej, rodzice, wszyscy tam spędzamy czas wolny nad jeziorem. My chodzimy się tam kąpać w to miejsce, a dzisiaj zamknięcie nam tego, to nam zostaje kawałek brzegu, tak? I nic więcej. Ja jestem zdecydowanie przeciwna. Wczoraj przeprowadziłam rozmowy z mieszkańcami naszej ulicy. Jeżeli państwo potrzebujecie, to zbiorę podpisy do dnia jutrzejszego i zdecydowanie jesteśmy przeciwni sprzedaży tej działki bez przed opracowaniem koncepcji zagospodarowania dalszej części brzegu jeziora, bo wtedy daje to nam takie możliwości, że jak będzie brzeg zagospodarowany, że to przeznaczymy faktycznie na usługę, ale usługę taką, która będzie ogólnie dostępna i która da możliwości jakby zagospodarowania całości, bez grodzenia terenu i zamknięcia go. Bardzo, czy ktoś nie, tak, 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 tak. Działka nie obejmuje tego teraz, bo teraz. Ona obejmuje tą część, jak się wprowadza domu, to obejmuje tą całą część do tego zejścia. I tam jeszcze i to zejście takie bardzo sobie, bo tak jest. Do samego domu ona nie. Ona, ja wiem, że ona nie jest do samego domu. Ona nie jest do samego. Ale wie pan zobaczy, że te schody, które tutaj kiedyś były zbudowane, tak? Które kiedyś był jeszcze tam, jak u ziemi mieszkał, i to było zejście. I to, jak stan wody jest wysoki, a ten, jak pan zejdzie, tam jest tak pochylone. Tam nie ma możliwości przejścia. Ja tam mieszkam 40 lat. Ja znam to miejsce. Dziękuję. Na wszystko. Tam jest jedyne zejście do jeziora. W zeszłym roku też ktoś pytał o sprzedaż tej, o kupno tej działki, ale otrzymał wtedy odpowiedź, że nie była ona przeznaczona do sprzedaży. I to była całkiem inna osoba, która pytała o tą działkę obecnie. Cóż to za działeczka była do kupna? Co tam było na tej działeczce? Ja uważam, że trzeba zrobić koncepcję zagospodarowania tamtej części i wtedy wyznaczyć. Dzisiaj moje zdanie tu na komisjach owszem się nie liczy, ale chcę państwa przekonać, że takie postępowanie jest niewłaściwe. Tam wszyscy idą, wszyscy mieszkańcy z dziećmi właśnie latem idą do jeziora, żeby ich przekonać. A tak to już będzie w ogóle zamknięte. Ale oni piszą, że trzeba mieć komunikację. Tak, ale na górce wszyscy rozkładamy. Bo tam już innego miejsca nie ma. Czy jest o to na dół? Po prostu już tutaj jakby w maszyczce funkcjonuje. Natomiast ta działka, za każdy kształt, każdy jej wymiary, ja nie wiem, czy, no, czy to powiem inaczej, no to może faktycznie niech ktoś buduje tam kiosk z piwem i ciekawe co wtedy. No bo pod usługi to tam więcej można zrobić. Ale usługi, panie burmistrzu, które określimy w jakiejś koncepcji, bo dzisiaj usługi to jest, jak pan wie, doskonale duże pojęcie, ale jeżeli w koncepcji zagospodarowania tej części promenady, tak, po to zostały wydzielona ta działka, po to wszystkie płoty zostały przesunięte jeszcze za czasów pana Zielińskiego, żeby tą część można było zagospodarować. A mówię panu, że taka decyzja, która pozwoli na sprzedaż tej działki dzisiaj, oni owszem kupią ją jako usługową, zagrodzą, tak? I tyle my będziemy mieli z tego. Pan nie wymusi na nich, żeby oni mieli jakiekolwiek tam usługi, bo nie wymusi. A może trzeba właśnie szerzej spojrzeć. Może na planie, którym się przed chwilą mówił dyrektor, tak, że w tym planie takim, który dotyczy rozwoju turystyki, zróbmy jakieś tam zagospodarowanie. Ja wiem, że wszystkie decyzje
Dzisiaj wiem, że niektóre decyzje, które ja podejmowałam, nie były słuszne. Ja się do tego przyznaję. I wiem, że co nagle to po diable. Trzeba pomału i dzisiaj nie brać 5 zł za coś, co później może nas kosztować dużo więcej wszystkiego. Proszę bardzo. Patrząc na ten temat szerzej, bo to chyba tak trzeba też spojrzeć, my tu mówimy o przyszłościowej promenadzie i tak dalej, i tak dalej. Dopiero co jesteśmy na etapie ukończenia promenady w środku miasta, około 300 metrów, no bo niech będzie, że 400. Zapłaciliśmy za zagospodarowanie tego terenu około 1 300 000 zł. Priorytetem w moim uznaniu jest oczywiście rozbudowa infrastruktury turystycznej, usługowej i tak dalej, która tą infrastrukturę turystyczną będzie rozwijała i będzie wzbogacała, ale nie w kierunku miejsc, gdzie ludzie mieszkają, czyli powiedzmy sobie posiedli, tylko w kierunku plaży. Do zagospodarowania mamy między miastem a plażą około, nie wiem, powiem tak lekko 1,5 km, bo to tak może być, prawda? To po pierwsze. Po drugie, mamy do zagospodarowania samą plażę. Bo na chwilę obecną stoimy w obliczu poważnego problemu związanego z tą instalacją, która się na plaży znajduje. I bez względu na to, jaką decyzję podejmiemy, będzie to generowało bardzo wysoki koszt. Dlatego patrząc na to realnie, oczywiście ja się mogę mylić, ale po to jest właśnie rada, żeby ewentualnie zagłosowała przeciwko mnie, jeśli uzna, że ja się mylę. Patrząc na to realnie, ja nie byłbym skłonny za tym, żeby myśleć w przyszłości o tym, aby rozbudowywać infrastrukturę turystyczną, usługową w miejscach, gdzie ludzie mieszkają. Bo to jest tak naprawdę osiedle mieszkaniowe. Zwarte. Zwarte też zresztą. Ta plażyczka, która tam znajduje się, nikt nikomu nie będzie zabrazał do niej dostępu, ponieważ jest ten ciąg komunikacyjny utwardzony i de facto nikt tam nikomu nie będzie bronił wchodzić. Jeśli są jakieś bariery architektoniczne w postaci murków, zawsze można dobudować schody, jeśli będzie taka konieczność. Nie wiem, czy będzie taka konieczność. Natomiast uważam, że jakby daleko nie patrzeć w przyszłość, to nie sądzę, żeby kiedykolwiek nas, naszą gminę, było stać na to, aby rozbudowywać infrastrukturę turystyczną właśnie w tym miejscu, w tym kierunku. I włożyłbym tego typu tezę między bajki, pani przewodnicząca, ponieważ potem się okaże, jak przed chwileczką być może trochę żartem powiedziałem, że ktoś tą działkę kupi, wybuduje, nie wiem, zakład gastronomiczny i potem będziemy zbierali od mieszkańców skargi, że w tym zakładzie gastronomicznym spożywa się alkohol, że ludziom to przeszkadza, etc., etc., etc. Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby na działce o wielkości 550 metrów coś mądrzejszego, coś innego można było stworzyć. I tyle. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć pani burmistrzu, że jedna kadencja, któregokolwiek z burmistrzów, 5 kadencji, to zbyt mało do tego, ile miejsc już istnieje i ile będzie istniało. Jeżeli dzisiaj nie mamy pieniędzy na to, to wcale nie znaczy, że nie będziemy ich mieli jutro. Po drugie, wcale nie należy mówić tu o budowie infrastruktury taka, jaka została tu zrobiona na promenadzie, bo tam wystarczy być może pewne uporządkowanie terenu, tam wystarczy 2 wejścia jakieś ładne do wody zrobić, tam wystarczy postawienie trochę ławek i teren będzie zagospodarowany. Ja nie mówię tam o kładzeniu polbruków, robieniu kanalizacji deszczowej i czymkolwiek. Bo dzisiaj, jeżeli będziemy patrzyli na to, co się dzieje w dniu dzisiejszym, to faktycznie, no być może nas nie stać, ale powinniśmy myśleć również perspektywicznie i ja już myślę o swoich wnukach, bo może na pewno się. Perspektywicznie patrząc, raz jeszcze powtórzę, że nie wiem, czy zasadne jest tworzenie infrastruktury jakiejkolwiek, turystycznej czy usługowej, na terenie, gdzie jest typowy teren, no mieszkaniowy, raz jeszcze to powtórzę, no naprawdę, nie widzę takiej potrzeby. Mamy tyle możliwości rozwoju tej infrastruktury turystycznej, że aż na to bym powiedział. Natomiast, jakby nie wiem, to już chyba trzecia plaża byłaby w Mińsku, czy czwarta wręcz. No ja nie wiem, czy potrzebujemy aż tyle plaż. Mamy jedną dużą, mamy jedną koło tego pana Stachowiaka, czy też Zimickiego, jak to tam ludzie bardzo często chętnie chodzą. W tej chwili powstała nam, można powiedzieć, trzecia w ramach tej promenady, która została właśnie, która jeszcze jest właściwie remontowana, budowana.
I w tym momencie mielibyśmy do czynienia z czwartą. Ja takiej potrzeby nie widzę i dlatego raz jeszcze powtórzę. To jest moje zdanie. Radni, jest ich 15, zdecydują. Ja będę prosił jutro, bo nie dzisiaj, będę prosił Radę o to, żeby tą działkę przeznaczyć do sprzedaży. Powtórzę to, co powiedział pan Marek Procek. To nie jest tak, że przychodzi pani pod jego dyktando, czy na jego prośbę sprzedaje tą działkę. Jest to działka, która będzie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Na pewno jest dwóch oferentów, dwóch zainteresowanych, którzy chcą tą działkę kupić. Po trzecie, co roku na koniec, kiedy próbujemy podsumować to, co się wydarzyło, pada pytanie, dlaczego nie sprzedajemy majątku, dlaczego nie pozyskujemy pieniędzy ze sprzedaży majątku. Właśnie próbujemy w tym momencie w taki sposób pozyskać jakieś pieniądze ze sprzedaży majątku. Pieniądze, które są zresztą nam potrzebne na wiele, wiele ważnych rzeczy w naszym kraju. Dziękuję panie burmistrzu. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Pani Nadal jeszcze, proszę bardzo. Chciałam spytać tutaj pana Marka, czy jeżeli ta działka zostanie sprzedana, to człowiek się obrodzi, czy w tym momencie nie ma dojścia do tych schodów i do tego tarasu widokowego i trzeba będzie się gdzieś po skarbach wspinać? Czy będzie takie dojście, jak było do tego? Wodą trzeba będzie. Dojście do schodów jest. I do tych trybun i do tego tarasu. No to będzie po niewielkiej skarpie, ale tak jak pan już powiedział, może na... Nie wiem, czy ta skarpa jest niewielka. Ale można zrobić. Ten jest kąt zachylenia taki 45 stopni co najmniej jak teren zrobić dojście. No ale chyba nie chcemy, żeby na głosi linii całej brzegowej naszego reportaża na to. Ale my nie mówimy o plaży. Ja nie mówię o plaży. Ludzie z całego miasta, łącznie Świętkiewicza, z kocami, z dziećmi i na tej promenadzie się tam rozbijają w tych dzisiaj albo ściętych, albo nieściętej trawie i tam spędzają czas. My nie idziemy dzisiaj na dużą plażę, bo tam nie chodzą mieszkańcy Mińska, no może chyba tylko niektórzy. My spędzamy tutaj czas. No. Kasiu, no powiedz, jak ty byłeś, mieszkałeś na naszej ulicy, to gdzie spędzaliście dlatego czas? Przepraszam, jeśli mogę. Tylko jest sekundę. Trzeba jeszcze zapytać tej Akademii Morskiej, Akademii Rolniczej, czy oni mają w dalszym ciągu jakiś plan, bo nie ukrywam, że tamten cały teren był fantastyczny, ja tam się wychowałem. Oni chyba mają wykupione. Dziękuję bardzo. Nie mają, to mieli przekazane. Dziękuję, zamykam dyskusję w tym temacie. Nie udzielam głosu. Chciałbym Państwu radnym coś takiego wskazać. Jeszcze raz, plan został przyjęty 14 głosami, opracowany. Wydaliśmy jako gmina pieniądze. Nieograniczajmy nikomu, nie tylko mieszkańcom, dostępu do swobodnego poruszania się wokół wody. Chciałbym Wam tylko podać przykład, nie Wasza była decyzja, jak ten budynek postawiony na plaży miejskiej wygląda. Ten klocek, przecież ten budynek, jak ktoś tą działkę tam sprzedawał, nie wiem kto, mógłby gdzieś tam dalej, ani teraz tam plaży nie zrobić, ani jakiegoś dojazdu. Jeśli ktoś by nawet z większym sprzętem chciał przyjechać coś zbudować, to nie ma gdzie. Co zawsze podważałem, prosiłem i to dzisiaj będę wnioskował do pana Racinowskiego o zrobienie wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedania pod budownictwo jednorodzinne. Taki wykaz nigdy się nie pokazał ani na stronie internetowej, ani w gminie. Po drugie, nie można sprzedawać sobie tylko działek tak, bez konsekwencji zabudowy. Jeśli działka idzie pod zabudowę, ma być konsekwencja, czy ona jest sprzedana na wieczyste, czy na własność, że ona ma być w ciągu 5 lat, bo tak przepisy mówią, zabudowana. Jeśli nie, to ma ktoś ponieść konsekwencje, przez to gmina nie ma pieniędzy. I tu wy macie w tym kierunku patrzeć, że jak pan Procyk robi umowę z panem burmistrzem notarialną, to mają być takie zapisy notarialne, a jeśli chcecie, to ja wam dam takie przykłady, jak się to robi. I po prostu wtedy jest konsekwencja, egzekucja. Ile działek było na sprzedawanych za pana Rocinowskiego, co żeśmy wszyscy podnosili rękę. Każdy wtedy radzi. Policzmy, ile się co wybudowało. Podatek tylko gruntowy po 30-40 groszy, ani podatku od nieruchomości, ani ludzi. Tu też nie będzie. Tak. Zastanówcie się, co robicie. Ja nie mam pretensji, ja mówię ani do pana tutaj burmistrza, ani do pana Marka. Muszą być konsekwencje urzędników. Ja mówię, burmistrz nie musi wszystkiego wiedzieć.
Waszym jest obowiązkiem urzędników konsekwentnie przestrzegać przepisy prawa i egzekwować tego. A nie jego informować. Dziękuję. Tylko tyle. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę. Emocjonalnie do tego poproszę. Panie, panie radny Szafran. Panie radny Szafran. Panie radny Szafran, zawsze wie o co chodzi. Poproszę, panie radny Szafran, przywołuję pana do porządku. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedstawionej przez burmistrza projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała. Proszę bardzo, głosem. Dlaczego? No bo tyle było. Dwie osoby głosowały. Dwie osoby. Ale jeszcze, ale trzy osoby głosowały. Pani radna, pani przewodnicząca. Komisja Rozwoju Gospodarczego liczy 4 osoby. To nie jest moja wina, że tylko 4 osoby liczy. I jest opinia prawomocna. Przystępujemy do podpunktu D. Zopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Proszę bardzo, panie burmistrzu, czy... Sytuacja jest tego typu... Aha, Marek, to, proszę. Podjęcie takiej uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej Miejskiej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przydział lokali mieszkalnych, komunalnych i socjalnych, wynika z faktu, że zmianie budynku skład częściowo Rady Miejskiej w Mińsku i na podstawie uchwały z 2012 roku do pracy w takiej komisji zostali wyznaczeni radni, a mianowicie pan Mazurek i pani Jackowiak. Pani Jackowiak nie jest już radną, więc powiedzmy to już obliguje do tego, żeby takich przedstawicieli nowych wyznaczyć. Komisję taką na podstawie uchwały, która mówi o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i powołuje burmistrz. Jest to komisja 5-osobowa, w której skład wchodzi jeden pracownik Urzędu Gminy Miasta Wińsku, dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Gmińsku. Co do przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, to zostały wytypowane takie osoby jak pani Beata Kościańska i pani Agnieszka Seroczyńska. Pan burmistrz wytypuje pracownika urzędu do pracy w tej komisji, a państwa proszę o wytypowanie i wskazanie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Gmińsku do pracy w takiej komisji. Dziękuję. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę radnego Kazimierza Deca oraz pani Joanny Sadowskiej. Dziękuję. Czy pan przewodniczący Komisji Rozwoju czy pani? Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Proszę bardzo. Nie widzę. W związku z tym, że zostały zgłoszone dwie kandydatury, poproszę o przegłosowanie wszystkie komisje, które dzisiaj biorą udział w obradach, kandydatów pani Sadowskiej Joanny i pana Kazimierza Deca na przedstawicieli Rady, jako przedstawicieli Rady Miejskiej Miejskiej w Komisji Społecznej Mieszkaniowej. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w powyższej sprawie, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone Komisje Spraw Społecznych wyznaczyły przedstawicieli Rady Miejskiej w Mińsku do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w osobach pani Sadowskiej i pana Deca Kazimierza. Przystępujemy do punktu E. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący!
wypłaty na rzecz gmin i przesunąć tą 700 zł na dochody w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa, środki na dofinansowanie własnych zadań wyjątkowych gmin, czyli jakieś organizowane imprezy, imprezy tutaj lokalne i dobrowolne wpłaty od sponsorów. Paragraf drugi, zwiększyć dochody wydatków w zakresie zadań własnych na kwotę 2 390 zł 93 groszy. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług związanych z drogami publicznymi wojewódzkimi, ponieważ mamy podpisaną umowę na oczyszczanie dróg wojewódzkich, czyli Armii Krajowej i Sił Publicznych na kwotę 27 tysięcy złotych. Zwiększenie dochodów w zakresie pomocy społecznej związanej z zwrotem dotacji, wykorzystanych nie do ich przeznaczenia, albo poprawić tam jakiejś wysokości. I na tą samą kwotę proponujemy zwiększyć wydatki, a wydatki właśnie związane z drogami publicznymi wojewódzkimi. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na 27 tysięcy i kwotę, którą musimy z tej dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych przekazać do Urzędu Wojewódzkiego, tak więc o kwotę 1182,93 zł i 207,70 zł zwiększyć wydatki w zakresie pomocy społecznej. Teraz pokażę się, czy dokonać przesunąć planie wydatków w zakresie zadań własnych na kwotę 2,593,68 zł zmniejszyć wydatki w administracji za tych usług pozostałych oraz podatkach na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego za tych usług pozostałych gospodarce oraz duże i ochronie dziedzictwa wydatki przeznaczone na budowę środowisku dla naszej gminy. Daje nam około 182 tysiące zmniejszyć wydatki, a przesunąć te wydatki na ogrzewanie dla straży pożarnej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwocie 40 tysięcy oraz na działalność związaną z programem bezpieczeństwa rozwoju przedszkoli. Jak Państwo wiecie, program ten jest realizowany od zeszłego roku. Miał być wykonany do końca grudnia 2014 roku, ale w związku z tym, że niektóre prace nie mogły być wykonywane zimą typu montaż pracy zabaw, środki też zostały przesunięte na rok 2015. Paragraf czwarty. Dokonać przesunięć w planie wydatków w zakresie zadań własnych na kwotę 23 458 zł 7 groszy. Zmniejszyć wydatki w zakupie usług pozostałych w administracji na kwotę 23 458 zł. I przeznaczyć tą kwotę na wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora, który przeprowadził kontrolę w oświacie, na dowóz dla pana ministra, który dowodzi nasze dzieci do Radowa oraz na musimy zwrócić część dotacji na projekt jesteśmy za rozwojem przedszkoli niewykorzystany do końca 2014 roku, która zostanie nam w tym roku z powrotem zwrócona. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza odnośnie właśnie tych pieniędzy, które otrzymał na drogi publiczne wojewódzkie. Kto teraz będzie zajmował się sprzątaniem tych ulic? Mówimy o ulicy Sienkiewicza. No to jest cała ulica Sienkiewicza. No my będziemy z tymi pracownikami, których mamy w ramach prac społeczno-użytecznych, w ramach prac publicznych, w ramach staży. Ci pracownicy będą się... Bo to nie tylko ulica Sienkiewicza, bo jeszcze Armii Krajowej. Tak. Bo to jest 151 ta droga. Tutaj widzę też, że przeznaczone są środki na straż pożarną, na ochotnicze straże pożarne 40 tysięcy złotych. Co ma Pan Burmistrz zamiar zrobić? Proszę? Ogrzewanie. Ogrzewanie, tak? Centralne ogrzewanie. Mhm. Jesteśmy już na, jeśli mogę, dwa słowa. Jesteśmy już na etapie tego typu, że my mamy, okazało się, dokumentację projektową. Mamy kosztowy, znaczy właśnie teraz chcemy zrobić kosztorys. W tej chwili już trwają prace nad kosztorysem do tego właśnie tej inwestycji, ponieważ mam potrzeby do tego, żebyśmy aplikowali środki z wojewódzkiego zarządu OSP, ponieważ wiadomo, że chcemy pozyskać dodatkowe środki. Musimy mieć wkład własny, stąd też takie właśnie przesunięcie i tak jak mówię wcześniej,
Na ten rok nie wydaje się realne to, abyśmy wybudowali, wyremontowali, przepraszam, świetlicę Pinówku, ze względu na to, że nowe środki PROW-u wejdą w dobrym układzie w 2016, nie ma się co łudzić, że będą one wcześniej, a były zabezpieczone właśnie na tą inwestycję pieniądze, więc przesuwamy w tej chwili na straż, żeby po prostu nie siedzieć i nic nie robić, żeby coś po prostu się działo. Ale gazowe. Gazowe, tam przyłącze gazowe jest. Czyli tam już jest gazowe przyłącze, tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby na sobie zabrać głos w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożony uchwały. Przechodzimy do punktu E. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej. Proszę bardzo. Kto będzie się rozdawał? Panie Przewodniczący? Tak. Proszę bardzo. Proszę Państwa, nikt z Państwa, Pan Przewodniczący, tutaj nie wniósł jakichś większych uwag do planu. Plan pracy Rady Miejskiej w Mińsku wynika jakby z tego, czym Rada powinna się zajmować i co należy do naszych kompetencji. I tak jak przyjmowaliśmy plan, tak musimy ocenić w innej komisji, sprawozdanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacja publiczna, pisaliśmy o realizacji umowy dzierżawy i to są podjęcie uchwały, które będzie również w tym kwartale. Natomiast pozostałe, które oprócz sprawozdania udzielenia absolutorium, to jest rozpatrzenie sprawozdania działalności.